Hola compañeros, mam na imię Mateusz i zapraszam do kolejnego materiału z gry Worlds Battlecry 3. Dzisiaj ze mną jest na Discordzie pan Marcin, pan Habel, Elo oraz pan Artur Pierwszy Wielki. Dzień dobry. Gramy sobie 2 na 2 na mapie do 3 na 3 i ja jestem z Marcinem i Cesarzem na Artura, Habela i Cesarza. Wszyscy oczywiście losowe rasy, nawet boty, więc nie wiemy kompletnie, co się będzie działo. Jestem też trochę przeziębiony, także przepraszam, jeżeli będę kichał. O Jezus Maria. Możemy to wyjść stąd z tej gry w ogóle. Ja mam ochotę skasować ją. Nie, ja tego nie akceptuję. Proszę, Habel, idziesz do czwartej ery i robisz ich, potem idziesz w snajperów, potem o, idziesz w super. Tylko to ma Habel, a nie ja. Ja mam jakieś kupsko. Skąd to wiesz, że no bo jestem z tobą w drużynie. Ja? Dobra, wyjdźmy z tej ery, bo się nie chce. To jest po prostu niesamowite. Niesamowite niesamowitości. Ach, po prostu... Muszę wiedzieć, co ty, czym ty grasz, Skowron. Muszę to wiedzieć, muszę wiedzieć, jak za kimę. Nie, nie musisz. Dobra, te jednostki są tak naprawdę OP, to będę je robił. Pytanie, na jak długo one mi starczą. Dobra, Habit, ja mam handel, to możesz mi wysłać krychy. Dziękuję bardzo. Kamień mi... O, dobra, nie trzeba. Tchórzliwy. Nie, gdzie? Żeby wtedy nie zrobił takiego czegoś. Słuchaj, tchórzliwy też jest niebezpieczny, bo jak ci wejdzie tych żelaznych strażników, tak jak... A to statyczne? Jeszcze gorzej. Dobra. Skowron, przepuścisz mi tego szkie... Nie. Ty. I co, nie odkryłeś? A ty, a, kurde. Krasna, dobra. A, brat. Niech ma. Dokładnie, niech ma. Ej, co jest? Dobra. Nie razie bardzo szybko takich kół rzeczy. Ech. Co, czemu? Aj, leśne elfy ma! Kto? No nie mam żartów. Uwaga. A kto ma? Ej, jakim cudem moje zombie poprzegrywały tu? Bo też miałem zombie. Ale ile? Jednego. Ale ja miałem 6 czy 7 pikinierów, więc... Wiesz... To co z tego? Oni są beznadziejni. Szczególnie ja. Kurde, no, lipa.
Ale brednia. Jakoś tak. Może takie coś. Czemu? Kurwa. Gdzie? Lubię takie teksty, są genialne, żeby ktoś pod kurwić. A to jest leśny elf. Leśny elf Artur jest. Artur, masz kamień? No i boss też mają leśnego elfa, widzę. O, super, jakaś przystań się tam buduje, fajna. Dobra, potrzebuję kryształu, drogi kolego. A w sumie to masz też szansę. Cofać. No co za pedał? No fajnie, że nie mam już potek. Bohatera straciła? Co za gość, jak on się broni tymi leśnymi. No w ogóle czemu to zbudowałeś przystanie? Że jakbyś miał balisty, żebyś nie mógł we mnie strzelać. No to już sobie skończę może z tym. Może pójdę w takie coś. Albo nie, w to nie będziesz. Albo... Nie no, czyli to już do duszków dojdziesz. Już nie mam szans. Ja miałem cię zraszować jakimiś golemami, ale ty zrobiłeś tam jakieś... Oczywiście, nie wiem. W ogóle skąd ty tak szybko tak zawsze te starożytnych ogników robisz? No ja nie mam metalu. Nie chce mi się już grać. Mam 2000 krychy. Ja nie potrafię grać tą rasą w ogóle. Nie mam kompletnie metalu. Chociaż robię żelaznych tylko w dwóch golemiarniach i w jednym kamienne. Nie mam na nic surowców. Mam wszystkie kopalnie wypełnione. Nienawidzę tej rasy. Kamień mam, myślę ci. 400 kamienne. No ale trzeba teraz takie coś zbudować. Takie coś. Ech. Masz może krychę? Potrzebuję chyba na... ilości hurtowe. Czyli już ma duszki. Fajnie. Nie to. Można zrobić to w sumie. No, już jak jacyś tam frajerzy się zbierają. Dobra, potrzebuję tak. Teraz potrzebuję tak. Potrzebuję kryształu, Habel, kryształ. Koboldów, snajperów u góry przydadzą się bardzo, bardzo potrzebuję ich. Koboldy? Dobra. Za twoich czy przed nimi? Z
Kowaran zielka? Jeszcze raz, bo nie słyszałem. Za. Za. Kiedyś ta runa zrobi, zaraz. Możesz tymi minotaurami spróbować zniszczyć mu te przystanki? Czy nie bardzo? Mogę. No po co to się? A ktoś potrzebuje może krychy? Ja? No, tobie nie dam. Dam mojemu botowi. Strzelaj, strzelaj. O Jezu. Dobra. Już? Tak, bardzo. Wykonałem to? Super. Tak. Cieszę się. Wykonałem to? Tak, super. Nie podchodź bliżej bazy mieszkań, po prostu stój przed balistami, nie podchodź bliżej. Chyba, że będziesz miał w zasięgu jego budynek. Mam. To fajnie. Dobra, zacznij strzelać. Już. Ojej. Balisty mam. Wiem. Ale podeślę też jakiś koboldów. No druidzi jacyś przyszli fajni. Dobra. Dodatkowo te. Ładnie. Dobra, cofaj. Potrzebujemy, żebyś zrobił orków i odporności na pociski, wiesz? Mam. Nie, odporności na pociski. Możesz więcej tutaj dosłać tych. Mam. Jednostek? No, że masz. Nie, tych wilków nie myślałem. Okay. Jakbyś mógł mieć żelazo dać, nie wiem czy masz. Nie mam kompletnie takiego czegoś jak żelazo, stary. Potrzebuję kryształu. Mam nadzieję, że to tylko bota. Bota. Nie masz jeszcze tych odporności, to tam nie podchodź. Marcin! Znaczy Hubble! Mam odporności. A, to okej. Okay. Ale to jeszcze nie wchodzi tam. Cofnij. Tych otorków stajecie bardzo odporni. Cofnij na spokojnie. Przejąłem to, Franco. Mój surowiec. Potrzebuję więcej kryształu. Masz już czwartą erę? Czemu ty jeszcze nie masz czwartej ery? Nie teraz wybiło. Właśnie. Już robię czwartą erę. To daj mi kryształ, proszę. Ej, no coś strzela do nas, halo. Nie widzimy tego nawet. Orientuj się. Snajper. Dobra. Co ty dusz tego potara? Chociaż to wiesz, że to w pizdę. A więcej może, że postarać. Może kiedyś. Jeszcze jak będą duszki, to też tak średnio myślę, że na to, ale na orków spoko. Czemu tu linii robić, kurwa? Mam. Masz, no to szybko rób tych. No. O, duszki. Ja no, metalu potrzebuję więcej. Metalu nie ma. Wchodzimy to? No nie wiem. Mam koboldy moje.
Ej, tu już jakieś duszki od tyłu starają się pedalić. I weź tu coś zrób na to, jak będzie tak z każdej strony nas chciał. To nas w końcu ogra. Ale kawaleria szkielet byłaby spoko z takiego bota. Może spróbować się troszeczkę przysunąć do niego? Samymi bazyliszkami spróbuję zbejtować trochę orków. Cofaj tych orków, cofaj orków, cofaj orków, kawel! Dobra, cofaj się, cofaj minotaurów. Cofaj też bazylę. Nie patrzyłem. No to patrz. Cały cofaj bardziej, cofaj to nie może podejść. Będę mówił głośno i wyraźnie, żeby dotarło. Habet. Oj, ja. Kurwa, muszę szamanu w robię. Ale za mnie zje. Na pierdolę. Pierdolę, to się jeszcze nie robi. Dlatego, dobra. Kurwa, bazyla. No już dobrze, stracił kolejne jednostki. Bardzo dobrze, Hubble. Mhm. Ojej, balistami. Oj. Cofaj te balisty na spokojnie. Pamiętaj, kto jest Bogiem, ty jesteś Bogiem. Będę taką tekstem motywacyjnym cię teraz cały czas motywował. Artur. Masz może krychę? Nie mam krychy jeszcze. Zerżnął mi całych koboldów. Wszystkich. No bo nie patrzałeś, to co ci miało robić? Zapomniałem moc najważniejszym w tej bandierach. O, tutaj jeszcze leśne elfy widzę od środka. Bocik atakuje fajnie, potężnie. A nasz boc nie umarły się. O, pierdziela! Ej, patrz, podszedł druidami. Dobra, już wiem mniej więcej, tego tam jest. Ej, on tutaj duszkami też podleciał trochę. To nie za korzystnie, bo on tutaj zna nasze sekretne plany podboju świata. Dokładnie. Trzeba taki jeden taran zajebistości na pewno pod świetnie tutaj sobie podjedzie, niezauważalnie. A, bo tam magia już jest w wieży za 120, dobra. Ja nie mam pytań. Ej, jakiś gryf w ogóle bota, nie? Najlepsze mi tutaj... Ej, no bot zaraz nas zrucha od dołu, jakieś z dupy jednostki. Jakieś gówno jednostki. Nie, no ten leśny elf mnie tu zabija. Ej, no bez kitu. Bot nas od tyłu zabija. Bot. Bot nas zabija, czaisz? Blokujesz mi jednostki. O, w sumie na nie muszę to mieć gotowe, nie bierz to. No ale... Patrz, feniksiory jakieś podlatują. O kurwa, ciemne. A nie, to twoje, kurwa. No tam duszki widzę się, kurwa. Nie, bo ten bodius zaczyna coś sensownego robić. Jego. Weź, bo tu miejsca, kurde, nie ma na jednostki. Czemu to się nie robi? Oj. Daj mi złoto. Ja złota nie mam, stary. No może mam. Dam, czekaj, mam dużo. Ja o szamanach zapomniałem. To rób, może uda ci się spalić jakichś duszków, jak Artur by nie będzie patrzył. No robię, ciągle. Co mam zrobić, Artur? Masz się szykować, rozbudowywać bazę, szykować jak największej ilości szamanów i modlić się, że są głupi. Tak. To jest nasz plan na tą grę.
cały czas nie ma kryształu, bo Skowron tak dobrze zagrał, że wyrąbał mi cały krykę. No kurwa, no ten bot, no weźcie coś z tym, zróbcie. Tak, psuję kopalnię. Idźcie kopalnię, to... No, blisko. To, dobra. Skobro, mogę ci dać kryształka? Możesz dać kryształ, jak chcesz. Więc. O kurde. O, nasz bot coś zaczyna. Rachmacja. Duszki od góry. Od góry. Spieprzonym z tym, dodatkowymi obrażeniami. Odejdź tu. Będzie się w tym bił. Nie będziesz miał co na to zrobić. Jak coś, to staraj się osłaniać moje jednostki tymi swoimi jakoś. Dobra, dawaj te orki, jesteśmy teraz to w stanie zrobić. Wysyłaj. Wysyłam. Do przodu całą wszystkich minotaurów na berku teraz. Wszystko do przodu wysyłaj. Ja postaram się jakoś to... No nie no, od dołu. A, za dużo naraz porobił wszystko. A jeszcze szamani, kurwa, nie, dobra, to GG. Już nie mam nic. O, super. Jesteś ze mnie dumny, Artur? Tak, zagrałeś dobrze. Jest. To taka czwórka. No, już enty wychodzą. Zaraz. A, jeszcze mam tutaj armię. Tych. To są przerazy, no. Jak mieliście słabszy raz, byliście to w stanie spokojnie zrobić. Gdyby Skowron miał minotaury, to bym nie zrucho. Najprawdopodobniej. No. Ojejku, jakbym miał minotaury, to przecież ty byś mi tam tyle kamienia dał tymi śmiesznymi jednostkami. Dobra, odbiliśmy jako. Trzymaj środek. Ja nie potrafię grać mrocznymi tymi krasnoludami po prostu kompletnie. Artur, to jest problem, bo ja krychy trochę nie mam, wiesz. Ale tym B nie będziesz miał orkami. Nie przejmuj się tym, to tak się jest automatycznie. Nie mam, to tak mówię serio. No bo masz 0, ja wiem ile się ma krychy na tych orkach. Mogę zarechować maszyny. Zrobiłeś 10 chat w szamanów, jak się robi maksymalnie 6. To się nie dziw, że nie masz. No. Ojej. Chyba, że masz kolegę, który ci będzie krychę dosyłał, no to możesz zrobić więcej. Ja będę mu dosyłał krychę, ale wiesz, nie mogę teraz jeszcze niestety. Musisz zasłonić jego jednostki jakimiś swoimi. Ty, atakują Marcin, mnie. Taka porada od Professional, że dobra, no to weź po prostu w to szamany i orki to zabij. Czemu nie masz jeszcze ogrów? Ogrów miałeś robić jeszcze. Taka porada, robisz nietoperze też co jakiś czas. Nie dobra, podpalaj, co? Kurwa, mać! Po chuj! Super, dzięki. Zabij tych snajperów teraz, podejdź tam kurwa, czym się to zabij. Klikło mi się, przepraszam. Klikło mi się. Weź teraz do przodu, puszuj to. Nie wiem jak, kurwa, gówno mnie to obchodzi. Po prostu taktyki level expert. Weź to kurwa zabij. Klikło mi się. Dobra, zrujnowa. Zrujnowali mi trochę gospodarkę, ale to odwierzmy. Już robię ogrów. Wpadłeś na pomysł, żeby dopiero teraz... No dosyłaj wojska, musisz mu zabić te duszki pieprzone.
No, szaman idzie, dobrze, weź, no dobrze, prawie ci się udało krąg puścić. Kurwa mać. Nie, ja nie mogę grać z Marcinem, bo to jest po prostu komedia. No, dawaj, dawaj, dawaj tam szamanami. Dobrze, kurde, 4 kręgi, żeby zabić 4 duszki. Calculated, kurde. No kurwa, calculated wszystko. Ale mi się nie chce grać, to ja nie pod... A to tej. Ty jak nie masz co robić z surowcami, to wysyłaj botowi naszemu, pomarańczowemu Morokowi. On tam na pewno zrucha wszystko, mówię wam. O, tytana zrobił, właśnie mu padł. Cofnij tych orków. Już. Jeszcze wczoraj tam miałem wprawę, bo się jeszcze... Jak jeszcze raz zobaczę, jak Berka użyjesz w walce z leśnymi elfami. A co ty go w ogóle krytykujesz? Nie ucinaj mu, kurde, zasięgu. On będzie myśli nowe taktyki, a ty, kurde, teraz go ucinasz. Zamykasz. Chłopak będzie miał depresję przez ciebie. Nie wiem, o czym ty mówisz. Nie no, może nie depresję. Może będzie miał zaniżoną samo. Ty, a może... Przygodnij się tymi orkami. Zgaduję, że tutaj nie ma nic takiego. A chuja, tu wszystko jest. Dobra, to fajnie, że wszystko się dzieje na górze. Na górze mapy. No nie, podpalił mi balistę. Bench the light. Masz może metalu? Nie. Czemu nie? Powinieneś mieć. Zasłonić moje balisty. Zruchać mu armię. Atakuj już? Atakować? Tak, atakuj, atakuj. Atakuj, atakuj, atakuj. Atakuj. Cofam i znowu atakuję. Ej, proszę, do przodu. Do przodu wszystkim. Wycofać się spoza swoje granice. Spokojnie, wszystko w swoim czasie. Co, chcieliście surowców? O kurde. Ja bym chciał to wygrać na przykład, o. No dobrze, dwóch szamanów. O kurwa, o super, snajperzy. Tak, dobrze. Cienie nie, na pewno dobra kontra na snajperów. Najlepsza, jeszcze na duszki. Nie, ja nie wiem, w ogóle czy ja powinienem w ogóle robić duszki w tej grze. Nie duszki, tylko cienie. Chyba nie. W ogóle boty ze środkiem mojej bazy. Zupałem się. Dobra, czas na zmianę naszego wspaniałego Tactic Tensa. Będzie inny plan. Jaki? Drać? Dobra, cofnij, cofnij. My chcieliśmy tylko odbić tą armię. Okej. No jeden bazyliszek niezniszczalności tam zabija. O nie, odbagował się. Dobra balista. Dobra balista. No bot idzie z pewną rzeczą. Kurwa, dobra balista. O, ej, ta, ale to rzecz się może przydać. Tylko mam teraz mało jednostek. Dobra, naprawdę jak ja nie mam chęci, to ja nie potrafię grać. No ja też nie mam chęci, jak mam mroczne te krasnoludy. Masz metalu? Nie. To wydaj. Nie mam. Dobra, to się wezmę trochę. 100. Niedużo, ale coś tam se wezmę.
ten smok chodzić tak. Ej, no bo te armie tam to nie w 5, nie w 10, tak. Ej, no bo snajperzy, koboldzi tutaj sięgają mi. Nie sięgają. Nie ma. Mówisz, że nie wiesz o czym mówię? O czym? Ja sam nie wiem. Też nie wiem, o co chodzi. Czemu nie mogę zaznaczyć? Dobra, mogę zaznaczyć. Syk picie, kurwa. O, duszki środkiem lecą. O, tam jest tytan. O kurwa. Który chyba do mnie będzie szedł, żelazna kora. Ej, ale bo te duszki wlatują w ciebie chyba. Tak. No weź ich tam, zruchaj te duszki mu. Ja w ciebie wierzę, na pewno dasz radę. Chyba, że we mnie jednak będzie chciał, patrz. Patrz, patrz jaki swaniak. Patrz, to jest swaniak nad swaniakami. To jest swaniaczko. No kurde, jednak nie, ja nie wiem co on chce od życia. Ja już sam nie wiem co on chce. Kurde, ten bot mnie rozwalił. No nie rozwalił cię jeszcze, dawaj. Może się uda tutaj coś podziałać fajnego. Oj, faktycznie. Ej, no ale zabij tego żelaznokorego, masz 71 życia. Wierzą go, wierzą go. Bohatera nie masz wierzy, czemu? Czemu bohaterem podchodzisz do niego? O Jezus Maria. O Jezu. Masakra, co się tym minotaurom? No kurde, no nie zabiję go. Ale niech on tam eksploduje, stary, no. 9 życia mu zostało. Katapulty mojego bota. Co tu się odwala? O, kościane katapulty naszego wspaniałego bota. Dobra. Jak tu mnie mam? Okej, okay. Wybronione. Super, wszystko zgodnie z planem. Wszystko. A ja to katapulty straciłem. Ej, Artur, nie taki był plan. Nie taka była umowa. Może nie chcę. Spokojnie, nie trać morali. O, wiem do czego mogę cienie przeznaczyć jeszcze, do wież. Tam się lepiej sprawują. No właśnie, ja dopiero skumałem, że skowałem krasnoludami. Co? Ani duszki tam. Artur, jak ja bym grał tymi leśnymi elfami, to ja bym... Chyba. Mało tych duszków robię. Dobra, do ataku na środku. No weź, bo on tam przecież wszystko zrucha zaraz nam znowu. O, super, balsam Elkora na ogrów. To na pewno będzie super zabawa. Enty do okay, pomocy. Nie mam, super. Naprzód. Szkielety zruchać. To nie działa. Uznajmy remis. Nie, to jest wygrana nasza. To jest wygrana. Chyba. Kurde, nawet nie... Dopiero teraz zauważyłem, że tam prawie wieża mi padła jakaś. Dobra, mam jakby... Jeden... Dwa... Trzy... Cztery... Skowron, bym ci coś powiedział, ale nie coś śmienia podnosi. O co chodzi? O co chodzi? A dlaczego twoja baza cały czas płonie?
Dlaczego nasz bot był bezużyteczny, a wasz leśny elf tak naprawdę kurwa najwięcej u was robił? A? No i przegrali. Ja się nie poddam. Jak mi się nie chce, to ja nie potrafię. Momencik, ile to ma HP ten budynek? 500, to jebał pies. A to ile mam? Też 500. Słabe te budynki mają roczne, te krasnoludy. Nie był to pies. Ale się dyszki tam wrzynają w środek, widzę. Jak ja bym miał... robi ostrzał, widzę. Ogromny, jak ja bym miał leśne elfy. O, super. Leczy się. To by było piękne, gdyby było leśne. No. To byłoby pikne. Ej, szaman podchodzi jeden, żeby zrobić... A, nie zrobił. No. Dobra, do ataków to. On nie ma nic tutaj do zrobienia, dosłownie nic. Nie mam tu nic do zrobienia. Mam jedynie do stracenia. Ogrów ci zabije, a chuj, balsam Elkora. Gdzie są moje szamany? Dziękuję za balsam Elkora, weź tu coś zabij. Gdzie są twoje szamany? O! Zniszczyli mi. Ale Lipton. Zniszczyłeś mi moich szamanów. Nieprawda, ja nie wiem, o co ci chodzi, ja tam tylko katapultą strzelałem. Dobra, nie atakuj, cofaj, nie możemy go jeszcze wziąć. Za moje ciężko mnie. Możecie, ja tu nic nie mam, panie. Ale mogę zacząć się kitrać. Wiesz, że ani jednego moździerza tu nie mam zbudowanego? Na duszki? Nie dziwię się. Po tym widzę. Znaczy, no nie no, na orków chociażby. Na enty. Mam ten buff do widzenia na całą mapę, więc tak jakby widzę wszystko. A to czemu robisz tak mało duszku? No bo robię jeszcze enty, ogniki, druidy oraz elfów łowców. No, czego nie rozumiesz? No dobrze, żebyś to inaczej zrobił. Ja gram po swojemu, to grasz po swojemu. Jak mam balisty i mam na to wysłać duszki, to ja pierdolę coś takiego i nie będę tego robił. Uważam, że to jest totalna strata. I wolę zrobić enty, które mi to przytankują i dopiero wtedy się wbijać. Artur, mów kiedy będziemy atakować, dobra? Muszę się jeszcze przygotować. Nie, daj mu czas. Nie no, no w dołu przecież może mi wlecieć przez góry i też mnie zrucha. To już nie ma sensu. Nie, nie mogę ci wlecieć przez góry, od dołu, bo ci wziąć pierwsze dwie wieże. Skowron, tylko wrzuć ten odcinek. Wrzucić? Chcecie? No. No po co? Wiesz, no bo przegrywasz, nie wrzucasz, wygrywasz. Nieprawda, nigdy tak nie robiłem, że przegrywam, nie wrzucam. Nie wiem, o co ci chodzi. Ech, masakra. Weź tu gadaj z takim człowiekiem. No nigdy, no. Słuchaj, przypomnę ci słowa Pielagorota podczas naszej porażki, gdy ty orkiem mojego leśnego elfa pokonałeś. Skowron, musisz przestać wrzucać na YouTube każdy odcinek. Tak, po czym pies się przestał rozwijać, zaczął stać w WBC, przestał w to grać, przestał się interesować forum. Uważasz, że Piel jest dobrym autorytetem? No, Piel to jest jeden z najgorszych autorytetów. A co, a nie ma już go... Znaczy, no na serwerze na WBC fajnie jest przecież. Ale niech się tam zabunkruje. Mi to jest póki co obojętne. Część tam będzie bunkrował, czy nie? No, driada mi tu widzę bezkarnie, niszczę, nic nie mogę zrobić z tym. Pewnie, ja nawet nie widzę. Weźcie golemy, ją tam zgwałćcie swoimi kamiennymi, wielkimi tymi. Czemu ja nie mam... O! No to golemy mają już... obrażę. O! Na zdrowie. A dziękuję, przyda się. Musisz wyzdrowieć.
Tak, to dlatego przegrywam pewnie. Chyba tak, tak myślę, nie? No, też tak myślę, to totalnie dlatego przegrywam. Czy ty masz mitry? Nie mam, co ty, po co mi mitry? No maszyny. No, żeby były bardziej tanki. Tak? Mówisz? Ci powiem, że nawet mnie nie było stać na plus 10 do armora przez całą grę. No chociaż nie, no mogłem w pewnym momencie zrobić, gdybym chciał w sumie, ale no nie chciałem, no po co. Dobra, bot mnie rozwala w tym momencie oficjalnie. Informuję, przegrywam, bo mnie bot ciśnie z zasięgiem 12 i wasz bot był lepszy od naszego i to jest niesprawiedliwa i niezbalansowana gra. Dziękuję, dobranoc. Skowron piąty. Nie, nie ma tego czegoś. Nie, takie coś nie istnieje. Ale Artur, jakbyście przegrali... Jakbyś wyszedł teraz, to bym był smutny. Skąd go zrzucił? Zostawcie moją biedną wieżyczkę tutaj, kurde, bo ja tu ją naprawię. O, proszę bardzo, jaka naprawa pikna. Ja tu sobie zrobię więcej inżynierów, jak będę miał tylko metal na to i będzie kit. Wszyscy będą zadowoleni. No. No i super. Po prostu... Ja nie mogę. To jest kobro. Co? Da się w edytorze wsadzić czterech bohaterów do wieży? Nie no, jak? Ciekawie jaka wieża bym miała... Tak. W edytorze nie możesz sterować jednostkami. Ale podobno w WB2 jest jakiś artefakt, jakiś zestaw, który sprawia, że jeżeli cały zbierzemy, to bohater w wieży podobno 3 razy więcej daje. Takie coś ale podobno nie, istnieje. Ja bym sobie mapę wziął na multiplayer, żeby sobie zrobił serwer, gdzie wrzucił tych 4 bohaterów, ale to nie by się tak da. Tych 4 bohaterów. Nidy rydy. Ej, bo tu jakieś orkowe ścierwa podchodzą, proszę mi to zabić. Golemy? Golemy, zabić to. Czemu Balsa Melkora? Proszę przestać używać. Proszę przestać balsamować. Balsam, balsam. Nie no. Tak, tak, tak. Dobra, porobieni. O, olbrzymie, o nie! Mam super. Olbrzymie. Nadchodzą kolejne armie leśnych elfów bota. Po prostu... Ja nie wiem, że to bot ci ciśnie. Ja się tam... Po prostu... Ten ork w ogóle tutaj walczy z tym golemem. Basam szybko. Ale spokojnie, moje kluczy jest, ci zabiją balisty. Będę kończył. Dobrze, Marcinie. Dobra, bota zjechałem od... Ty, a myślałem, że z kowrem wyszedł. Mogę wyjść. Nie. Nie, fajnie jest, miło, sympatycznie. Takie wideo ci popsuję. Dobra, atak teraz z Skowrona, nie ma balist. Dobra. Stary, wy mogliście mnie zaatakować już 500 razy. Dobra, moc. A, tak. Magiczny obrońca, naprawiać budynki. Naprawiać budynki. Ostatnie oblężenie, teraz skraszuję grę i uznajemy remis. Nie, wczoraj jakoś straszował. Ojebany, ale dobrze to zrobić, ugrał. A nie, ja miałem w sumie 25 HP, to i tak samo zniszczenie wieży chyba mi zabiło bohatera, także... Kto ci zabił bohatera? Ja! Zniszczenie wieży. A, czyli moi szamani, super. No chyba tak. Znaczy nie wiem, no, jakaś jednostka, która zniszczyła wieżę, no to... To jest piękne. Zemściłem się za to, jak byłeś tym barbarzyńcą. Szkoda, że tamtego nie nagrałem. No.
Ale orku być ofer, tylko trzeba dłużej poczekać, nie? Ty robisz, Artur, tych zwykłych entów zamiast tych starożytnych? Bo się robią dużo więcej, dodatkowo oni zajmują. Ty, Artur, ja więcej... nawet robiłem tego. Czego zajmują, przepraszam, dwa razy więcej? Nieprawda? I ent i starożytny zajmują 4. Starożytny jest tylko 2 razy droższy, jest 2 razy silniejszy i się później rozdziela na 2 zwykłe. Dobra, ale nie chcę mi wychodzić, bo mam zapytanie na starożytny. Co? Nie chcę wychodzić. Nie, tak to już dawno ich widział. Jak nie chcą wychodzić? No, mam ich zakodykowany skip na nas, więc... Mam coś jeszcze? Mortal! O! On tam przeżyje, czekajcie, ten inżynier uratuje świat. Czekaj, napraw jeszcze, to jest twoja misja. Dobra robota. Gdzie jest inżynier? Chcę go zobaczyć. Co ty? On tutaj ma marzenia. On tutaj przeżyje. Proszę mi go nie zabijać, oszczędźcie chłopaka. Gdzie jest ten inżynier? Zostawcie go. On wam nic nie zrobił. A tutaj jest, zostawmy go. Zostawcie. Artur, proszę nie zabijać inżyniera. Musicie zabić jednostki bota, żeby mi... Zabijcie tego skrzata, kurwa, w skrzacie. Zabijcie tego Feniksa. Wale. Feniksa zabij. Feniksa. Nie mnie. Dobra, GG. Teraz czas odbudować świat. Dobra. Artur, zabierz te enty! Zabierz te enty! To ja jestem. Dobrze. Nie dostał, ale... Czas odbudować świat. Masakra! Będziesz moją marionetką od dzisiaj. Tak, ja teraz pracuję dla was. Ja buduję nowe jutro dla was. Tak jak komunistyczna... O nie, to jest komunistyczna Polska w tamtych czasach. Halo, Feniks jakiś podchodzi. On mi tu pali budynki, zabić tego Feniksa. Pracuj na rzecz Niemiec. Zabić Feniksa. Zabić Feniksa właśnie, czyli gdzie jesteś? Gdzie jest ogr? Już Artur entem go zabije, dobrze, dobry ent. Wal entem, dobrze. Tam w ogóle bot przejął kopalnię krychy trzeciopoziomową. Artur, mnie. Weź wszystkich na tym, na tchórzliwy. Nie, dobra, ja wychodzę. Dziękuję, dobranoc. A co z marionetką? Z jaką marionetką? Zabił się, no. Nie wytrzymał psychicznie. Chłopak tam budował sam te nowe jutro i mu... Nie, to było dla niego za dużo. Już mu się mana skończyła, powiedział pierdolę, skończyła mi się mana. Tak jak Gandalf. Aragorn jest, no, miał większego. Jezus Maria, ale to była upośledzona gra. Ja, mi się tak grać nie chciało. Jak ci się skończy? Doszedłem sobie do trzeciej ery, sobie myślę, robić te cienie, 2000 krychy mam, no chuj, no zrobię paru i tak później te berki na cieniach i to dwa razy takie weź to. Nie, no bardzo się to odpadają. Ładnie szamanami też zgniotłem. Ładnie zagrałeś. Bardzo. Szczerze to... Dziękuję. Byłaby tam jakaś szansa na te leśne elfy, gdyby nie było orka, to może by się tam jakoś to udało. Nie. Znaczy, gdyby, no może tak, ale gdyby te leśne elfy takie, te... Znaczy, na same leśne elfy tak naprawdę mas balist i tam troszeczkę katapult, by mi to chyba wystarczyło. Znaczy, dopiero jak enty wyszły, to sobie zacząłem z tym radzić. Przed tam... Znaczy, na enty to ja bym też te żelazne i kamienne golemy bym jeszcze robił w razie czego na przemian, żeby tak przyblokować. Miał ci po prostu zająć. O, za chwilę mi tytan się zrobi, tytan. Ale ja tam i tak zawsze miałem oznaczone ze 4 balisty i nimi sterowałem. A reszta strzelała jak chciała. Ja chcę tytana. Dobra, pady, ludzie, jesteście na YouTubie, ale jak to oglądacie, to pewnie jest na YouTubie. Także dziękuję bardzo za uwagę, ze mną był w drużynie Marcin, który sobie poszedł już jakiś czas temu. I bot cesarz nieumarły, który w sumie nic nie robił, i mu surowce wysyłałem. Ura! A przeciwko nam był pan Artur, pierwszy wielki jako leśne elfy. Do widzenia. Pan Hubble jako orkowie. No elo. No i ich bot cesarz leśne elfy również, który najwięcej zrobił tak naprawdę. Zasoby. O mój Boże, piękne.
O, lol. No. Dobrze, dziękuję za uwagę. Z kolą piącym był. Pozdrawiam i polecam. Na razie.